Wiecie, moi drodzy, moi kochani, dokąd prowadzi ten czerwony tutaj dywan? Ten czerwony dywan prowadzi do targów tutaj w Telenor Arenie w Fornebu. Targi są to technologicznie dotyczące obrazu, dźwięku i zapraszam Was serdecznie na małą, szybką relację z tego wydarzenia. Oczywiście targi nazywają się Lislit Bilde, czyli światło, dźwięk i obraz. Ja tutaj przechadzam się akurat po zwykłych miejscach siedzących. Nie wiem, czy tu można wejść, ale wszedłem, żeby było po prostu trochę ciszej. Z lewej, tu koło mnie, cała impreza, czyli góruje tutaj nad wydarzeniem. Oczywiście jest punkt Foto NO, który serdecznie polecam. Jest też Focus Nordic, możemy zajść. Na pewno spotkam tutaj jakieś osoby z Polski. Już widzę, że jest Ari, kamery Ari i kamery Reda, czyli na pewno będzie to bardzo obfitujące w porządny sprzęt wydarzenie. Lecę bawić się. Mam nadzieję, że też coś dla siebie znajdziecie, coś Wam się tutaj spodoba. Właśnie poczułem się, jakbym sam używał zabawki, mimo że mam bardzo dobry sprzęt, bo Sony A7S3 jest fajnym urządzeniem do nagrywania takich rzeczy na YouTube, jak my robimy. Ale to, co stoi z tyłu, kamery Arri, potężne, gdzie obiektywy potrafią kosztować 60-70 tysięcy euro, no to robi wrażenie. Tutaj mam przyjemność pobawić się pięknym Komodo. Kamera profesjonalna, najwyższy chyba z takich dla zwykłych zjadaczy chleba do osiągnięcia produkt. Oczywiście obiektyw Zeissa. Możemy sobie przetestować tutaj, jak działa ostrość, jak działa światło. Obiektyw jest oczywiście, te filmowe mają skalę T, nie mają skali F, bo T jako oznaczenie transmission, czyli tego, ile światła obiektyw przekazuje. No i czuć, że są to produkty naprawdę premium, bo są to produkty wykonane z metalu. Na pewno mamy soczewki bardzo wysokiej klasy, bo jest to obiektyw Zeissa. Jak widzicie, jest standaryzacja obiektywów, czyli filtrów, których filtrów, jakie możemy tutaj użyć. Większość obiektywów tych filmowych, tak zwanych kinowych, ma standaryzację w postaci filtrów i tu, jak możecie zobaczyć, najprawdopodobniej jest nie wiem nawet ile, 90-120 filtr. Na pewno jest to Compact Prime od Zeissa. Tutaj mamy T2.1 i to jest 25 mm. Komodo 6K, którego chyba używa Szymon Chałupka, jak dobrze pamiętam, z kanału Filmujemy, więc serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Właśnie spotkałem pana Michała, w sumie to Michała, który od ponad 40 lat mieszka tutaj w Norwegii. Okazało się, że pan Michał pracuje w Panasonicu, zajmuje się też obiektywami Tokiny. Ogólnie obejrzałem sobie Lumixa S5 Mark II, super sprzęt, bardzo fajny. Cieszę się, że sprzedałem A7 IV, bo możliwe, że Lumix S5 Mark II wpadnie w moje ręce niedługo, chociaż na testy. Jest szansa, że jutro też tutaj z Sylwią będziemy, więc no, Sylwia będzie miała raczej gorszy dzień, bo ja tutaj już teraz wsiąkłem na 2 godziny, a praktycznie nic nie nagrałem, więc trzeba się zabrać, zrobić trochę przybitek, żebyście chociaż trochę poczuli atmosferę tego miejsca. Tutaj za mną moja stara miłość, która oczywiście nie zardzewiała do tego momentu, czyli nagłośnienie, systemy liniowe, kolumny aktywne, mikrofony, z tyłu stanowisko Shure, tutaj stanowisko D&B, jest też soundscape, można podejść, można z depa mikrofoniki sobie obejrzeć.
bawię się dobrze. Okazuje się, że jest tutaj wielu Polaków, jest wielu Rosjan. Oczywiście są osoby ze Stanów Zjednoczonych, są osoby z Anglii. Jest bardzo miła atmosfera na tej imprezie, na tych targach. Panowie z BOSA są uprzejmi, tu jak widzimy z lewy już miałem okazję porozmawiać. Oczywiście są też filmy, jest Epson, drukarki, są animacje 3D. Nie wiem, czy akurat Sony uchwyci tutaj, ale możecie zobaczyć, że jest dużo pokazów świetlnych, LED-ów, są sterowania oświetleniem, systemy liniowe, bo są to oczywiście targi obraz, dźwięki, wideo, systemy liniowe wysokiej klasy. Ja niestety nie mogłem swojego sprzętu przywieźć do Norwegii, bo mamy za mały metraż, żeby korzystać z jakiegoś systemu liniowego czy kolumn aktywnych. No, jestem pod wrażeniem, chodzę, rozmawiam, łapię nowe kontakty. Jeżeli film zdąży się ukazać jeszcze w dniu trwania tych targów, to serdecznie Was zapraszam na drugi lub trzeci dzień. Właśnie tutaj. Dzień pierwszy targów zakończony. Jutro wbijam tutaj z Sylwią. Też postaram się coś nagrać. Udało mi się tutaj pobić 2 godziny, ale więcej rozmawiałem niż nagrywałem. Mam nadzieję, że jutro uda się stworzyć więcej materiałów. Zapraszam na stoisko Foto Eno.